Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak uszyłam swój wymarzony czaprak. Chciałam, żeby czaprak był ze słonecznikami, z taką brązową lamówką dookoła. Także zaraz Wam pokażę, krok po kroku, jak uszyłam swój czaprak. Pokażę Wam, od czego zacznę. Zrobiłam sobie taki wykrój. Jest to wykrój z czapraka w stajni, w której jeżdżę. I teraz Wam pokażę materiały, które zakupiłam na mój czaprak. Także są to nici, są to takie grubsze nici, bardziej wytrzymałe. Kupiłam taką brązową tasiemkę, która będzie dekoracją do czapraka. Dwie żółte tasiemki, bawełnianą i parcianą. Rzep. Filc. Z filcu będę wykonywała słoneczniki na moim czapraku. Grubą bawełnę w kolorze czekoladowego brązu. Oraz grubą bawełnę w żółtym kolorze. Żółty kolor będzie bazą, a brązowy będzie znajdował się na spodzie czapraka. Jedna najważniejsza rzecz, czyli pianka, która będzie szła do środka naszego czapraka. Jest to pianka o grubości 1 cm. Pianka nie może być też za gruba w czapraku, także tu mam jedyneczkę i będę z niej szyła. Także zaczynamy. Zacznę sobie od rozrysowania wykroju na piance. Jest to dosyć duży arkusz i potrzebujemy dwie części. Dwie części takiego elementu. Także zaraz to sobie rozrysuję. Teraz rozrysuję sobie słoneczniki na filcu. Także zacznę sobie od wycięcia środka kwiatuszków. Użyję sobie taśmy jako koła. Na czapraku chcę mieć trzy słoneczniki, dlatego rozrysuję sobie trzy kółeczka. Jedno duże na duży słonecznik i dwa mniejsze.
Mam już gotowe środki słoneczników. Teraz będę rozrysowywać płatki. Płatki będą w dwóch kolorach. W kolorze ciemniejszym będą płatki pod spodem, a w kolorze żółtym, jaśniejszym będą płatki wierzchnie. Pierwsza warstwa płatków wycięta. Także teraz pora na drugą warstwę, czyli jasny żółty. Pierwszy słonecznik mam już gotowy. Postanowiłam dodać jeszcze 4 zielone listki dla kontrastu i jasny kolor jednak będzie na spodzie, a ciemniejszy będzie na wierzchniej warstwie. Myślę, że wygląda to o wiele lepiej niż na odwrót. Także, żeby ułatwić sobie pracę nad malutkimi słonecznikami, żebym nie musiała wycinać takich małych płateczków, zrobię coś takiego, że po prostu wytnę sobie kółeczko. I teraz po prostu sobie powycinam takie ząbki, które będą imitowały płatki. I będzie mi po prostu łatwiej wszywać później już na czaprak. Kwiatuszki już mamy wycięte, także wygląda to mniej więcej w ten sposób. Są to takie słoneczka na środeczek. Zdecydowałam się też w małych kwiatuszkach na zrobienie listków zielonych. Także mogę przystąpić do szycia i wszywania naszych słoneczników. Wstępnie sobie poukładałam, w jakich miejscach mają być moje słoneczniki. Muszę pamiętać, że tutaj jeszcze będzie wszywana tasiemka, więc tak z 2 cm tutaj muszę mieć wolnego miejsca, żeby mi tasiemka nie naszła na moje kwiatuszki. Płatki mamy wszyte, jedna strona gotowa, środki będę wszywała później, także widzimy się za chwilę. Płatki mam już wszyte z obu stron, z jednej i z drugiej, więc teraz możemy przystąpić do wszywania naszej pianki. Także najpierw sobie wszystko przyszpilkuję, rozrysuję pikowania.
i możemy szyć. Pierwsza połowa czapraka. Narysuję sobie jeszcze linię w tym miejscu, a później będę szywała już nasze środki z słoneczników. Mam już przeszyte obie części, jedną i drugą, więc teraz mogę przystąpić do wszywania środków w słonecznikach i później jak wszyję w środki, to będę wszywała taką dekoracyjną brązową tasiemkę i później wykończenie, jeszcze paski na popręg i na przystuły. Tak to wygląda teraz. Teraz robię drugą stronę i później wszywam tasiemkę. Zdecydowałam się na taki brązowy, ponieważ będzie kontrastem do środków naszych słoneczników. Tasiemka wszyta. Także teraz wszyję drugą część i widzimy się za chwilę. Teraz pozostało mi wszyć tasiemkę wykańczającą. Jest to taśma bawełniana o szerokości 4 cm w takim jodełkowym splocie. Także zaraz to sobie tutaj będę wszywać.
tasiemka jest wszyta. Z drugiej strony wygląda to tak. Taśmy mam już wszyte w obu stronach. Także teraz pora na paski do popręgu. Do tego użyję taśmy parcianej o szerokości 3 cm. I teraz najlepiej, żeby nam się ten pasek tutaj nie pruł, to warto zapalniczką albo świeczką opalić po prostu tutaj tą końcówkę. Warto sobie to opalić, bo wtedy nam się to nie spruje. O. W taki sposób, delikatnie. Bądźcie ostrożni przy tym, nie spaszcie się. Pasek przyszyty i teraz drugi pasek i zaraz będziemy nasz czaprak zszywać razem. Jak już mamy ze sobą zszyte obie części, to teraz możemy przystąpić do szycia ostatniego elementu, czyli tutaj tej górnej tasiemki. Jeszcze poobcinam nitki. I ostatnia rzecz, jaką będę wszywać do czapraka, to moją metkę z logo.
nitka wszyta. I tak oto mój czaprak jest gotowy i gotowy do jazdy. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!